ale tak wystali. Oni tak trafione? Panie starosto, szanowni państwo, mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego. Chcąc włączyć się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, nasza szkoła postanowiła uczcić tą wyjątkową chwilę, właśnie odtańczając polski polonez, narodowy taniec, w tym symbolicznym miejscu naszego miasta, naszego powiatu, pod pomnikiem. Myślę, że będzie to piękna okazja właśnie zademonstrowania naszego patriotyzmu lokalnego, patriotyzmu naszych uczniów. Serdecznie zapraszam wszystkich państwa do obejrzenia. Życzę miłego odbioru. Dziękuję bardzo.
Państwu, tak jak i mi również, bardzo podobał się ten występ tradycyjnego polskiego tańca. Jeszcze raz nagrodźmy owacjami naszych tancerzy. Brawa dla wszystkich. Szanowni Państwo, ten taniec, który tutaj mieliśmy zaszczyt wykonać pod pomnikiem, jest częścią projektu, który nasza szkoła realizuje jako jedna z pięciu w województwie podlaskim. Projekt nazywa się Niepodległa, jest wsparty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zaczęliśmy świętować niepodległość, stulecie odzyskania niepodległości pod koniec września, gdy część naszej młodzieży udała się na wycieczkę do Gdyni, by zobaczyć te okno na świat, które właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym Polska zaczęła budować. Nasza szkoła zrobiła wystawę, także serdecznie również mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego zapraszam na tą wystawę pamiątek właśnie od roku 1918. Bardzo serdecznie Państwa na to zapraszam. I jeszcze jedna osoba, której należą się ogromne brawa, pani Aneta Nienautowska. Pani Aneto, zapraszam tutaj. Osoba, która przygotowała ten piękny układ i tą piękną młodzież. Dziękuję bardzo, pani Aneto. A wszystkim Państwu życzę na ten 11 listopada, który przypada za dwa dni, żebyście Państwo radośnie spędzili ten czas i radośnie świętowali tą naszą niepodległość już stuletnią. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i obecność. Dziękuję Państwu bardzo.